Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak w przypadku weksli handlowych ustalić, jaką stopę procentową zastosował bank, jeżeli przyjmował, że stopa dyskontowa wynosiła 5% w skali roku. Jeżeli nasz weksel handlowy przykładowo wynosił 2000 zł i on był wystawiony na 180 dni, a bank chce zastosować stopę dyskontową i chcemy się dowiedzieć, ile wynosi zastosowana stopa procentowa, to można wypisać oczywiście te dane, które są podane, czyli ta suma wekslowa czy stopa dyskontowa zapisana w ułamku dziesiętnym i jaki jest ten czas trwania tego weksla handlowego do wykupu. Ale faktycznie, jak zobaczycie samo element weksla handlowego, na ile wystawiona jest ta suma wekslowa na nim, nie ma zastosowania. Bo żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka była zastosowana stopa procentowa, czyli R, to my bazujemy w praktyce tylko na wysokości tej stopy dyskontowej i okresu czasu trwania takiego weksla, czyli podstawiamy do wzoru na R, gdzie mamy stopę dyskontową i czas liczony w częściach roku. Czyli jeżeli weksel był na 180 dni, to w porównaniu do 360 to będzie 1 druga. Czyli w tym momencie 0,05, jeżeli podzielimy przez 1 minus 0,05 razy 1 druga, wychodzi nam 0,051282. Dlaczego ja tutaj tak dużo trzymam tych wyników? Bo jeżeli zamienimy sobie to na procent i byśmy tu ucięli, to by wychodziło, że stopa dyskontowa jest taka sama jak procentowa, a nie jest to samo. Trzymajmy się więc dokładności, że przynajmniej 2-3 miejsca po przecinku stosujemy za znakiem przecinka w procentach, także powiedzmy te wyniki były w miarę dokładne. Wówczas możemy powiedzieć, że nasza stopa procentowa takiego sposobu kredytowania to 5,1282%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin.
Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.